1999 roku nad amerykańskim stanem Oklahoma przeszło tornado, podczas którego odnotowano największą w historii prędkość wiatru – 484 km na godzinę. W stanie Colorado, w Columbine High School, dwóch uczniów dokonało masowego morderstwa, w wyniku którego zginęło 13, a rannych zostały 24 osoby. Sprawcy popełnili samobójstwo. W księstwie Monako otwarto jedyną jak dotąd stację kolejową, do kin wszedł zaś 19 film wytwórni E.ON o agencie 007. Świat to za mało. Szczególnie bliski mojemu sercu z powodu postaci Electric King, perfekcyjnie zagranej przez Sophie Marceau. Zaś 31 grudnia tego roku Borys Jelcyn zrzekł się urzędu prezydenta Federacji Rosyjskiej. Jego obowiązki przejął ówczesny premier, Władimir Władimirowicz Putin. W Polsce w 1999 roku wprowadzono reformę administracyjną, zastępując dotychczasowe 49 województw 16 i dzieląc je na powiaty. Powołano Instytut Pamięci Narodowej i utworzono Fundację Itaka, która po dziś dzień wykonuje swoją niesamowitą pracę w związku z szeroko pojętym problemem zaginięć. Rzeczpospolita Polska została przyjęta do Paktu Północnoatlantyckiego, popularnie nazywanego NATO, a reżyser Jerzy Hoffman ukończył dzieło swojego życia, oddając widzom film Ogniem i Mieczem, adaptację ostatniego, choć chronologicznie pierwszego, tomu trylogii Henryka Sienkiewicza. W 1999 roku w Finlandii uroczyście świętowano 60. rocznicę wybuchu wojny zimowej oraz obronienie przez Mikę Hakkinena dla zespołu West McLaren Mercedes tytułu Mistrza Świata Formuły 1. Ukazał się i momentalnie podbił listy przebojów single Freestyler grupy Bonfunk MCs. Telewizja fińska rozpoczęła emisję teleturnieju Milionerzy, a skoczek narciarski Janne Ahonen po raz pierwszy w karierze wygrał prestiżowy turniej czterech skoczni. Potem weszło mu to w nawyk i już w XXI wieku wyśrubował swój niepobity do dziś rekord 5 zwycięstw w całym turnieju. W położonym w południowo-zachodniej Finlandii, na przesmyku między dwoma dużymi jeziorami mieście Tampere, po szwedzku Tammerfors, w dniach 15 i 16 października 1999 roku odbyło się specjalne posiedzenie Rady Europejskiej, poświęcony tworzeniu obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Fakt, że jej miasto, silnie uprzemysłowione, będące ważnym węzłem komunikacji kolejowej i żeglugi śródlądowej, czasem nazywane Manchesterem Finlandii, stało się nagle ważną areną unijnej polityki, zapewne zupełnie umknął uwadze Raisy Raisanen. Raisa Maria Raisanen urodziła się w Tampere 10 marca 1983 roku. Kiedy więc politycy przyjmowali plan wspólnego działania rządów krajów Unii Europejskiej w ramach rozwoju współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych, znany dziś jako Agenda z Tampere, miała 16 lat i uczyła się w pierwszej klasie szkoły średniej. Była zupełnie zwykłą nastolatką. I interesowały ją rzeczy typowe dla zupełnie zwykłych nastolatek. Przede wszystkim spotkania z przyjaciółmi i wspólne spędzanie czasu. W nauce nie wyróżniała się, choć uczyła się dobrze i nie opuszczała lekcji. Jak jeszcze pewnie pamiętacie, nastolatki określają się często poprzez muzykę, jakiej słuchają, a Raisa lubiła po prostu fiński pop. Oprócz zwykłego nastoletniego życia, Raisa miała jednak także swoją wielką pasję. Była nią koszykówka. Raisa była utalentowaną zawodniczką i uważano, że czeka ją obiecująca przyszłość na boisku. Być może nawet gra zawodowa. Póki co trenowała w miejscowym klubie Imka. W języku fińskim Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej określa się skrótem NMKY, potocznie Namika. Oprócz własnej gry zajmowała się także koszykówką innych. Trenowała jedną z młodszych grup i miała uprawnienia do sędziowania meczów. Z falującymi blond włosami, ciemno-niebieskimi oczami, kilkoma pieprzykami na twarzy i wyrazistą szczęką przyciągała uwagę i na boisku, i poza nim. Raisa miała młodszą o 2 lata siostrę i starszego przyrodniego brata. Siostra po latach wspomina, że pomimo 2-letniej różnicy wieku były sobie bardzo bliskie
i specjalnie starały się spędzać razem czas i robić różne rzeczy. Każda z nich miała oczywiście swój krąg towarzyski, ale miały też sporą grupę wspólnych przyjaciół. We wspomnieniach siostry Torajsa była z nich dwóch bardziej opanowana, rozsądna i odpowiedzialna. Być może brało się to z jej doświadczenia sportowego w grze zespołowej. Rodzice dziewcząt byli rozwiedzeni, natomiast mieli ze sobą poprawne relacje i dzielili się opieką nad dziećmi. Rajsa i jej siostra mieszkały z matką, ale często odwiedzały ojca, który mieszkał zaledwie 4 km dalej. Brat był z nimi spokrewniony poprzez matkę i mieszkał wraz ze swoim ojcem w innym mieście. Rok przed posiedzeniem Rady Europejskiej, we wrześniu 1998 roku, Rajsa i jej siostra przebywały u ojca, który pozwolił im zorganizować w swoim domu niewielkie spotkanie towarzyskie. Dziewczyny zaprosiły na nie dokładnie 20 osób. Biorąc pod uwagę fakt, że nie były u siebie, zakładam, że pewnie były to osoby dobrze im znane i nieskłonne do ekscesów. Niestety informacja o imprezie jakimś cudem rozeszła się szeroko, a każdy, kto ją otrzymał, od razu uznawał się za zaproszonego. Impreza zakończyła się interwencją policji, która opróżniła podwórko jednorodzinnego domku z rozochoconej młodzieży, a sprawę opisał ogólnokrajowy dziennik Ilta Sanomat. Siły porządkowe prawdopodobnie wezwał pan Räisänen, który był obecny w domu. Był to jeden z jego warunków wyrażenia zgody na imprezę, ale jakie konsekwencje wyciągnął w stosunku do swoich towarzyskich córek? Źródła milczą. 16 października 1999 roku, w sobotę, Rajsa spędziła większość dnia na sali gimnastycznej na Miki. Jej drużyna rozgrywała tego dnia mecz, który wygrała, a sama Rajsa zdobyła w nim ponad 20 punktów, miała więc powody do świętowania. W ramach świętowania umówiła się na wspólne spędzenie wieczoru ze swoją przyjaciółką, również 16-latką, w domu przyjaciółki. Obie dziewczyny mieszkały w Ruotula, zadrzewionej i nisko zabudowanej okolicy Tampere, w której domy przypominają mi to, co w Polsce znamy pod nazwą fińskich domków. Dziewczyny przebywały w domu przyjaciółki do mniej więcej 21, po czym złapały autobus do centrum i około 21.30 pojawiły się w restauracji Casablanca. Było to bardzo popularne wówczas miejsce spotkań młodzieży z Tampere. Ponieważ sprzedawano tam alkohol, przy wejściu musiały się wylegitymować. Obie okazały fałszywe dowody tożsamości, których nie zakwestionowano. Tamtego wieczoru w Casablance bawiło się też kilku wojskowych i zapamiętano, że Rajsa tańczyła z jednym z nich, ale dość szybko musiał on wracać do jednostki. Mężczyzna ten został ustalony i przesłuchany w charakterze świadka. Zeznał, że faktycznie zatańczył z nią kilka razy i widział, jak pije drinka. Z jej zachowania wnosił, że jest wstawiona, ale w dobrym humorze i cały czas ma nad sobą kontrolę. O 22.18 Rajsa zadzwoniła do chłopaka, z którym się wówczas spotykała. Łączyła ich raczej sympatia niż wielkie uczucie. Widywali się już dość długo, ale niezbyt często, a Rajsa nie przedstawiła go nawet swoim rodzicom. Tamtej nocy chłopak bawił się na domówce w Pirkkala, niewielkiej miejscowości odległej od centrum Tampere o około 19 km i oddzielonej terenami terminalu kolejowego. Ustalili, że Rajsa chętnie do niego dołączy, ale najpierw musi znaleźć jakiś transport. Początkowo podano do publicznej wiadomości, że to połączenie było ostatnim momentem, kiedy komórka Rajsy była aktywna. Ale w 2016 roku ujawniono, że po rozmowie z chłopakiem działała nadal i przestała dopiero nad ranem, prawdopodobnie z powodu rozładowania. Natomiast Rajsa po raz ostatni użyła swojego telefonu właśnie podczas rozmowy z chłopakiem. Po niej nie wykonała ani nie odebrała już żadnego połączenia, nie wysłała też ani nie odebrała wiadomości tekstowej. Około 22.50 obie dziewczyny opuściły Casablanca i tuż przed 23.00 były widziane przed hotelem Sokos, mieszczącym się przy tej samej ulicy co restauracja. Spotkały się tam z chłopakiem przyjaciółki Rajsy, który przyjechał samochodem. Niestety nie przyjechał sam. Oprócz niego w aucie znajdowało się trzech jego kolegów. Jak łatwo policzyć, kiedy dosiadła się do niego dziewczyna kierowcy, a przyjaciółka Rajsy, w środku było już 5 osób i kierowca kategorycznie odmówił zabrania kolejnej. Miał po temu powód.
Towarzystwo, które wiózł, było tak liczne, ponieważ wybierało się na imprezę do hotelu Seurahuone w Huittinen. Czekała ich dość daleka podróż, Huittinen dzieli bowiem od Tampere 75 kilometrów. Wydaje się więc zrozumiałe, czemu kierowca nie chciał ryzykować dodatkowej osoby w samochodzie w razie kontroli policyjnej. Według świadków Raisa zaakceptowała tę sytuację i nie miała do nikogo pretensji. Przez chwilę stała jeszcze koło samochodu i rozmawiała ze swoją przyjaciółką. Ta dała jej 20 marek na nieprzewidziane wydatki i upewniła się, że telefon Raisy jest naładowany i bezpiecznie schowany. Ówczesne 20 marek odpowiadało mniej więcej obecnym 5,5 euro, a więc stanowiło kwotę wystarczającą na bilet na nocny autobus czy skorzystanie z publicznego telefonu. Cała grupa z samochodu obiecała, że zadzwonią później, żeby się upewnić, że Raisa jest bezpieczna. Samochód odjechał, a przyjaciółka odprowadziła spojrzeniem Raisę idącą ulicą z powrotem w stronę restauracji Casablanca. W ten sposób stała się ostatnią osobą, która ją widziała, zaś fakt, że Raisa odeszła z powrotem w stronę Casablanki, jest ostatnią pewną informacją o tym, gdzie znajdowała się tej nocy. Po północy, jeszcze zanim towarzystwo dotarło do Huittinen, przyjaciółka zgodnie z obietnicą zadzwoniła do Raisy. Czekała długo, ale połączenie nie zostało odebrane. Po około 5 minutach zadzwoniła ponownie i znów bez rezultatu. Tym razem jednak rozłączyła się szybciej, bo przyszło jej do głowy, że Raisa po prostu zaraz do niej oddzwoni. Gdyby, jak przypuszczała przyjaciółka, nie mogąc dostać się do Pirkkala, wracała jednak do domu nocnym autobusem, to przecież zrozumiałe, że wciąż lekko wstawiona, nie chciałaby wyciągać w takim momencie telefonu i rozpraszać się rozmową. Także chłopak przyjaciółki, na jej prośbę, raz zadzwonił do Raisy. Mniej więcej koło północy próbował się z nią skontaktować również kolega, do którego dzwoniła wcześniej, prawdopodobnie w sprawie podwózki do Pirkkala, ale pracując w garażu przy swoim samochodzie nie usłyszał telefonu i musiał do niej oddzwonić. Żadne z tych połączeń nie zostało już odebrane, ani do nikogo z nich Raisa nie oddzwoniła. Następnego ranka mama Raisy zorientowała się, że córka nie wróciła do domu i chciała do niej zadzwonić, ale połączenie zostało przekierowane na pocztę głosową. Najprawdopodobniej telefon już wówczas był wyłączony lub rozładowany. Mama zaczęła więc dzwonić do jej przyjaciół, ale nikt nie wiedział, gdzie jest Raisa. Przyjaciółka, z którą spędzała poprzedni wieczór, wróciła już z imprezy w Huittinen, która zresztą niezbyt się udała, i szczerze opowiedziała, w jakich okolicznościach się rozstały. Mama Raisy skontaktowała się więc z policją, aby poinformować ją o sytuacji i przekazać swoje zaniepokojenie. Policjanci, opierając się na fakcie, że Raisa miała jedynie 16 lat i w wieczór zaginięcia spożywała alkohol, poradzili, aby dać jej jeszcze szansę dobrowolnego powrotu do domu. Ojciec i ojciec chrzestny Raisy rozpoczęli zatem jej poszukiwania na mieście, a mama wciąż próbowała coś ustalić telefonicznie. W niedzielę po południu Raisa miała sędziować męski mecz koszykówki w Namice, ale nie stawiła się na niego. Dowiedziawszy się o tym, rodzice byli już przekonani, że stało się coś złego i następnego dnia rano, w poniedziałek, mama oficjalnie zgłosiła zaginięcie Raisy Raisanen. W zgłoszeniu wskazano, że w momencie zaginięcia Raisa ubrana była w krótką czarną spódniczkę, czerwoną koszulkę na ramionczkach, czarną aksamitną bluzkę z krótkimi rękawami i czarny blazer. Miała też przekłute uszy, a z powodu aktywnego trybu życia nosiła drobne kolczyki, tak zwane wkręty. 16 października nie wzięła ze sobą torebki. Wszystkie rzeczy, o których było wiadomo, że je posiadała przy sobie, czyli telefon Nokia 2110i, fałszywy dokument tożsamości i zapewne jakieś pieniądze w portfelu bądź luzem, miała w kieszeniach blazera. Mnie osobiście zaciekawił fakt, że na nogach miała czarne sandałki na obcasach o wysokości, bagatela, 10 cm. Po pierwsze, jak możemy sprawdzić w prognozie, tamtej nocy w Tampere było zaledwie 4 stopnie Celsjusza. Pogodę opisano jako rzeźką i spokojną, co ja rozumiem jako bezwietrzną i bez opadów, ale wciąż wydaje mi się, że odczuwalna temperatura nie mogła być jakoś bardzo dużo wyższa. I ja oczywiście rozumiem, że Finowie są znacznie lepiej dostosowani do swojej aury niż się mi, Polce, wydaje, ale przyznacie, że perspektywa przebywania w krótkiej spódniczce i sandałkach na zewnątrz, w nocy, przy zaledwie plus 4 stopniach, jest wyjątkowo mało ponętna.
No i obcasy dziesiątki. Tu nie jestem ani trochę obiektywna, bo sama na obcasach chodzić nie umiem. Ale wydaje mi się, i szanowne panie, które posiadły tą trudną sztukę, uprzejmie proszę o komentarz w tej kwestii, że 10 cm to już jest obcas wysoki. I wędrowanie w nim gdzieś po nocy, po nie wiadomo jakim gruncie, jest co najmniej męczące. Zwłaszcza jeśli ma się 16 lat i doświadczenie w noszeniu takiego obuwia raczej kilkumiesięczne niż kilkuletnie. Na czas posiedzenia Rady Europejskiej uruchomiono dodatkowe patrole policyjne, a na ulicach panował nasilony ruch. Niestety w 1999 roku telewizja przemysłowa i kamery bezpieczeństwa nie były aż tak powszechne jak dziś. W centrum Tampere jedyne kamery zainstalowano na mieszczących się tam bankach. Przez jakiś czas podejrzewano, że jedna z nich faktycznie zarejestrowała Rajsę, ale po dokładnych badaniach porównawczych okazało się, że dziewczyna na nagraniu miała dłuższe i jaśniejsze włosy. Domyślam się, że w 1999 roku jakość nagrań z kamer przemysłowych różniła się od dzisiejszej wyraźnie i na niekorzyść. Policji nie udało się odtworzyć trasy, którą Rajsa mogła odejść spod Sokos nawet w przybliżeniu. Po przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu i rozpoczęciu poszukiwań, pierwszą wersją, jaką sprawdzono, było pomylenie przez Rajsę hoteli o nazwie Seurahuone. Jeden, do którego pojechała na imprezę jej przyjaciółka z chłopakiem i jego kolegami, znajdował się, owszem, w Huittinen, 1,5 godziny drogi od Tampere. Drugi znajdował się w samym Tampere i to do tego w jego centrum, zaledwie 600 metrów od hotelu Sokos, pod którym Rajsa rozstała się z towarzystwem z samochodu. Jeśli Rajsa zrozumiała, że jadą do tego drugiego, w Tampere, mogła zmienić zdanie i pójść tam, żeby do nich dołączyć. Jednak przyjaciółka nie pamiętała, aby w ogóle podała Rajsie nazwę hotelu, do którego się udawali. Ku powszechnemu zdziwieniu w 2008 roku zgłosił się na policję mężczyzna, który poinformował, że w sobotnią noc podczas posiedzenia Rady Europejskiej tańczył z bardzo młodą, wyraźnie młodszą od reszty gości dziewczyną, ubraną w kurtkę i buty na wysokich szpilkach. Dziewczyna miała bardzo zimne dłonie i powiedziała mu, że przyszła tu, ponieważ ma tu przyjechać grupa jej przyjaciół. Po drugim tańcu rozdzielili się i po chwili mężczyzna zaczął jej szukać, ale już nie znalazł. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że opisywana sytuacja miała mieć miejsce w hotelu Seurahuone w Tampere. No i teraz widzę, że nie chcąc wam mieszać w głowach fińskimi nazwami, zupełnie niepotrzebnie ominęłam całą topografię terenu. A właśnie zaczyna nam być potrzebna do omówienia konkretnych wersji. Trudno, zapraszam na dygresję. Znajdujemy się, jak już wiecie, w centrum miasta Tampere, którego zabudowa, patrząc na Street View, trochę przypomina mi zabudowę centrum Katowic. Może ma to coś wspólnego z podobnym okresem rozwoju obu miast, a może się mylę i wcale nie są podobne. Katowiczanie, dajcie proszę znać. W języku fińskim często występują wyrazy sklejone z kilku innych, oznaczających części składowe danego pojęcia. Fachowo nazywa się to językiem aglutynacyjnym. Całkiem zgrabnym przykładem takiej konstrukcji może być słowo pojka istawa, które oznacza chłopaka, sympatię, a składa się z dwóch części. Pojka, czyli chłopiec, i istawa, czyli przyjaciel. Podobnie, choć już bardziej w naszych zainteresowaniach, murhamies to zabójca, a składa się z mies, czyli mężczyzna, człowiek, i murha, zabójstwo. Aglutynacja jest masowo wykorzystywana w nazwach geograficznych. Znane wam zapewne jezioro Bodom, nieustająco zapraszam na podcast z Arpiwu Mixtak przy okazji, to po fińsku Bodomjärvi, gdzie Bodom to nazwa własna, a Järvi jezioro. I tu docieramy do ulicy, która po fińsku nazywa się Katu i taką właśnie końcówkę dokleja się do jej nazwy własnej. Tak więc w sprawie Rajsy znajdujemy się w centrum Tampere, a wszystkie dotychczasowe wydarzenia rozegrały się przy jednej z jego głównych arterii, ulicy Hamen, czyli po fińsku Hamenkatu. Restauracja Casablanca znajdowała się pod numerem 18, a hotel Sokos mieści się do dziś, po drugiej stronie, pod numerem 21. Drugi hotel Seurahuone przyjmował gości na przecznicy Hamenkatu przy Hamen Puisto 17, gdzie Puisto to park. Dziękuję za wysłuchanie dygresji.
była mi ona potrzebna, żeby powiedzieć wam, że w 2009 roku kolejni świadkowie poniekąd potwierdzili informację o spotkaniu z dziewczyną o zimnych dłoniach w hotelu Seurahuone w Tampere, zeznając, że dokładnie o 23:53 w noc zaginięcia Rajsy wracali z restauracji Cach de Casvot, idąc ulicą Kauppakatu, i zauważyli młodą, lekko ubraną dziewczynę szybkim krokiem idącą ku Ninkaankatu na północ w stronę Hameenkatu. Mogło to stworzyć wrażenie, że Rajsa nie próbowała wrócić do Casablanki ani do domu, ale po rozstaniu z towarzystwem z samochodu wciąż kręciła się po centrum Tampere, zaglądając do różnych lokali. Zeznania pary wracającej z restauracji nie zmieniły jednak kierunku śledztwa. Po pierwsze, pomiędzy rysopisami podanymi przez mężczyznę z hotelu Seurahuone a parą wracającą z restauracji wystąpiły dość istotne różnice, pozwalające wątpić, czy chodzi o tą samą osobę. Po drugie, parę wracającą z restauracji odnaleziono na zapisach monitoringu, natomiast rzekomo widzianej przez nie dziewczyny już nie. Wobec nieodnalezienia nikogo, kto potwierdziłby obecność dziewczyny o zimnych dłoniach w Seurahuone w Tampere, i wobec stanowczego zeznania przyjaciółki, że nie podała Rajsie nazwy hotelu, do którego jechali, odstąpiono od dalszego sprawdzania wersji pomylenia hoteli. Niestety na temat wersji, którą faktycznie sprawdzano i to przez kilka lat, mam znacznie mniej informacji. W latach 2006-2008 jako główną rozpracowywano tak zwaną wersję klasycznego samochodu. Zakładał on, że kiedy około 23:05 Rajsa szła Hameenkatu w stronę numeru 18, od strony placu Keskus, czyli Keskus Tori, nadjechał stary samochód Cadillac lub Czajka i zatrzymał się na wysokości albo Casablanki, albo sąsiedniego budynku. Wysiadł z niego wysoki, około 30-letni mężczyzna, który wyglądał na Skandynawa i zmusił Rajsę, żeby wsiadła do samochodu. Kiedy wsunęła się na tylne siedzenie, auto, nie zmieniając kierunku, ruszyło w stronę Hameenpuisto. Jego dalszej trasy nie udało się ustalić, nie udało się też zidentyfikować ani samochodu, ani jego kierowcy. W 2019 roku oficjalnie wykluczono wersję starego samochodu spośród głównych wersji badanych w sprawie, jednak nie zamknięto jej całkowicie. Pomimo wspomnianej już niewielkiej ilości kamer bezpieczeństwa w centrum Tampere, niespodziewanie, również w 2019 roku, policja opublikowała zdjęcia dwóch starych amerykańskich samochodów, które w okolicy 16 października 1999 roku były tam widziane i mogły mieć powiązanie z zaginięciem Rajsy. Jeden mógł być Buickiem Electrą, drugi Dodgem Aspenem. Rozszerzenie ilości poszukiwanych marek wydawało się sensowne, ponieważ w 2006 roku, kiedy ta wersja zaczęła być badana jako główna, policja ustaliła, że w całej Finlandii Cadillaców jest 15. Jeden z nich należał do Sinne Santapukkiego, basisty rockowej grupy Apulanta, który usłyszawszy o sprawie Rajsy sam zgłosił się na policję wraz ze swoim zapewne ukochanym samochodem. Ponieważ jednak jego Cadillac był modelem 1963-64, a więc z innej dekady niż poszukiwany, uprzejmie podziękowano mu za obywatelską postawę. Również żadnego z pozostałych 14 fińskich Cadillaców nie udało się ze sprawą powiązać. Obecnie wersję starego samochodu policja prowadzi głównie pod kątem eliminacji różnych aut. Kolejną z głównych wersji nazwano wersją taksówki do Multisilta. Policja rozpoczęła jej rozpracowywanie w 2015 roku, a więc 16 lat po zaginięciu Rajsy. Wtedy to, latem, z policją Tampere skontaktował się emerytowany taksówkarz i oświadczył, że którejś nocy podczas posiedzenia Rady Europejskiej, między północą a pierwszą rano, zabrał z postoju pod biblioteką na skrzyżowaniu Hameenkatu i Hameenpuisto młodą kobietę, która była wyraźnie zziębnięta i odpowiadała opisowi Rajsy. Znajdowała się ona w towarzystwie niższego od siebie mężczyzny, który wyglądał na Turka i którego wiek trudno było ocenić. Ona wsiadła pierwsza, na przednie siedzenie. W tym czasie mężczyzna rozmawiał jeszcze za samochodem z drugim. Wówczas kobieta cicho mruknęła, co się ze mną stanie. Taksówkarz zaofiarował, że może odwieźć ją do domu, ale kobieta odmówiła. Kiedy towarzyszący jej mężczyzna wsiadł do taksówki, zamówili kurs do znajdującej się około 10 km od centrum, dzielnicy Multisilta,
do bloku mieszkalnego przy Multiojankatu 28. Policja uznała zeznania taksówkarza za istotne i wiarygodne i rozpoczęła ich rozpracowywanie. Po wykluczeniu w 2019 roku wersji starego samochodu, wersję taksówki do Multisilta przyjęto jako główną. Wcześniej, w maju 2016 roku, policja poinformowała o zgłoszeniu się taksówkarza i jego zeznaniach w programie Winki Miehet emitowanym w komercyjnej stacji MTV3, założonej w 1957 roku i nie mającej nic wspólnego z amerykańską MTV. Spowodowało to masowe zgłaszanie się świadków i pozwoliło ustalić około 15 nowych wskazówek. Między innymi taką, że przy Hamenka Tu 16 w budynku sąsiadującym z restauracją Casablanca znajdowała się w latach 90. pizzeria, której pracownikami byli emigranci z Turcji mieszkający właśnie na Multisilta. Policja przesłuchała wszystkich emigrantów mieszkających na tym osiedlu, ale żadne z tych przesłuchań nie wniosło nic do sprawy. Pozwoliło jedynie wytypować emigrantów, którzy po październiku 1999 roku opuścili Finlandię, ale zaniechano ich dalszych poszukiwań poza granicami kraju, zapewne z uwagi na koszty. W czerwcu 2016 roku policja poinformowała o zamiarze przeszukania terenów w promieniu kilometra od Multiojankatu 28. Podejrzewano, że Raisa została tam zamordowana i jej ciało ukryto w pobliżu. Wskazówki otrzymane po emisji programu w MTV3 obejmowały m.in. zdjęcia naturalnych ukształtowań terenu Multisilta, które mogły posłużyć jako miejsce ukrycia ciała. Te lokalizacje miały zostać przeszukane z użyciem psów wyszkolonych do poszukiwania zwłok. Rozpracowanie wersji taksówki miało objąć również sprawdzenie aktywności podejmowanych w 1999 roku przez mieszkańców bloków przy Multiojankatu, zwłaszcza emigrantów z południa Europy, oraz ustalenie, czy wszyscy mieszkańcy blokowiska przebywają w Finlandii legalnie. Sądząc po tym, że mamy rok 2024 i żadnej wiadomości o wynikach tych czynności, pozwalam sobie sądzić, że wyników po prostu nie dały. Niemniej już w 2009 roku policja przyjęła, a w 2018 podała do publicznej wiadomości, wersję osobową zabójcy narodowości tureckiej. Wersję tą oparto na zeznaniach dwóch świadków. Pierwszy z nich widział w okresie zniknięcia Raisy, pracownika tureckiej pizzerii, z jasnowłosą dziewczyną w pobliżu hotelu Sokos. Drugi był już bardziej precyzyjny. Widział dziewczynę odpowiadającą rysopisowi Raisy w towarzystwie mężczyzny o wyglądzie Turka przy Hamenka Tu 16 koło tureckiej pizzerii. O dziwo, w tym drugim wypadku udało się odnaleźć mężczyznę, o którym mówił świadek, ale nie udało się w żaden sposób powiązać go ze sprawą. Mimo to, aż do 2018 roku pozostawał w sferze zainteresowań policji. Czy pozostaje nadal, niestety nie wiem. W kwietniu i maju 2018 roku, niemal 19 lat po zaginięciu Raisy, policja przeszukała znajdujące się w pobliżu Multisilta zbiorniki wodne, Saaksjärvi i Peltolammi. Opierała się przy tym na zeznaniach świadka wskazującego, że po zaginięciu Raisy jakiś samochód pasażerski kręcił się po Multisilta w pobliżu wody. Przeszukanie nie przyniosło rezultatu. W latach 2015-2021 zastosowano podsłuch rozmów telefonicznych wobec kilku kolejnych emigrantów. Jednym z głównych podejrzanych w tej grupie był mężczyzna pracujący w pizzerii. Zwrócono na niego uwagę, ponieważ jego samochód, Honda, odpowiadał opisowi samochodu, jaki podał emerytowany taksówkarz. Samochód ten miał się zatrzymać zaraz za taksówką świadka, kiedy wsiadała do niej młoda, zziębnięta dziewczyna. Mężczyzna ten w 1999 roku pracował w pizzerii na Hamenka Tu, która mieściła się w pobliżu biblioteki i postoju taksówek. Nie była więc tą samą turecką pizzerią, o której opowiadali wcześniejsi świadkowie. W latach 90. był kilkukrotnie aresztowany za znęcanie się nad żoną. Ze zniknięciem Raisy nie udało się go jednak połączyć. Rozpracowano również dwóch braci pochodzących z Kosowa i mieszkających na Multiojankatu, z których młodszy miał w chwili zniknięcia Raisy zaledwie 13 lat. Zajmowano się nimi późnym latem 2015 roku, gdyż podejrzenia policji znacznie wzrosły, kiedy w trakcie rutynowego w tej sprawie podsłuchu telefonicznego usłyszeli, jak jeden z kolegów młodszego brata mówi do niego Raisa mam. Czynności wobec braci też nie dały żadnych rezultatów.
Nie wiem, czy w ramach tych czynności sprawdzano ostatnią datę emisji w telewizji fińskiej filmu Rain Man, bo dla mnie byłoby to najbardziej oczywiste skojarzenie. Zajmowano się również 16-letnim pracownikiem kebaba i kolejnym pracownikiem pizzerii, tym razem Kurdem, który znany był ze stosowania przemocy. Znajomy Kurda powiedział policji, że w 2006 roku ten często wspominał o dziewczynie, która nie uwierzyła i sama tego chciała, kiedy on był zły. Mężczyzna ten, o dziwo, został nawet przesłuchany, ale zeznał, że w momencie zniknięcia Rice'y mieszkał poza Tampere. Jednak jego konkubina zeznała coś wręcz przeciwnego, a emerytowany taksówkarz, któremu przedstawiono zdjęcie Kurda, potwierdził, że jest on bardzo podobny do mężczyzny, którego wiózł z rzekomą Rice'ą. W 1999 roku mężczyzna miał 33 lata i do końca 2019 roku był obserwowany jako podejrzany. Jego obecny status w sprawie nie jest znany. Odnosząc się jeszcze do kwestii tak wyraźnego wskazania na rzekomą turecką narodowość mężczyzn, o których mówili świadkowie, chciałabym Wam przypomnieć, że Finlandia była wówczas w Unii Europejskiej dopiero od 4 lat, a jako że sama nie jest krajem zbyt bujnie zaludnionym, jakieś 99,9 społeczeństwa stanowiły osoby o wyraźnie nordyckim wyglądzie. Każdy więc, kto od tego wyglądu odbiegał, rzucał się w oczy i nie sądzę, aby miało to dużo wspólnego z rasizmem. Najbardziej zaskakującą wersją zniknięcia Rice'y, moim zdaniem, jest ta nazwana przez policję wersją dwóch kobiet. W noc zniknięcia Rice'y pewna kobieta czekała wraz z mężem na taksówkę, stojąc na schodach hotelu Tammer. Około 30-40 minut po północy zwróciła uwagę na dwie kobiety, które szły w jej kierunku od strony Koskipuisto. Jedna z nich była młoda i bardzo wysoka. Do tego wydawała się trochę pijana, chociaż szła prosto. Druga miała około 35 lat, około 165 cm wzrostu, była dobrze zbudowana i miała jasne włosy. Ta druga cały czas mówiła coś do pierwszej. Kobiety szły z Satakun Nankatu w stronę katedry, za którą znajdowało się osiedle Armonkalio. Ten świadek, w odróżnieniu od większości składających w tej sprawie zeznania, zgłosił się na policję jeszcze w 1999 roku, kilka tygodni po zaginięciu Rice'y. Kolejna osoba natomiast, już chyba tradycyjnie, zgłosiła się pod koniec 2016 roku i poinformowała, że wracając z popołudniowej zmiany w okolicy Koskipuisto, zwróciła uwagę na dwie kobiety, które szły bardzo wolno. Młodsza wyglądała na około 18 lat i była wyraźnie pijana. Zapamiętał, że miała na sobie krótką spódniczkę, czarny blazer i czarne buty na wysokim obcasie. Jego uwagę przykuła także wyraźna różnica wieku między obiema kobietami, ponieważ starsza miała około 40 lat, około 160 cm i krótkie, jasne włosy. Świadek minął kobiety, kiedy szły wzdłuż La Pintia. Jeśli chciałoby się Wam w tym momencie spojrzeć na plan Tampere, to ta trasa całkiem logicznie prowadzi od Hamenka, tu gdzie Rice'a rozstała się ze swoim towarzystwem, na osiedle Armonkalio. Idąc dalej przez Armonkalio, można było dojść do Petsamo, okolicy, którą Rice'a dobrze znała, ponieważ często odwiedzała tam ojca. Idące razem kobiety, według zeznań, nie wyglądały na matkę i córkę. Wręcz przeciwnie. Wszyscy świadkowie zeznali, że zupełnie do siebie nie pasowały. Pod koniec 2016 roku zgłosił się na policję świadek, który zeznał, że jesienią 1999 roku, w nocy, przejeżdżał samochodem obok hotelu Tammer i rozpoznał znaną mu osobiście Virpi But, idącą chodnikiem w towarzystwie bardzo wysokiej dziewczyny, która wyglądała na nie więcej niż 20 lat. Świadek zwrócił uwagę właśnie na wzrost towarzyszki But. Rice'a miała 175 cm i 10-centymetrowe szpilki, a 185 cm u kobiety mogło, jak mi się wydaje, zwracać uwagę. Nie jestem w tej sprawie obiektywna, bo sama mam prawie 1,80 m i spędzam dużo czasu z zawodowymi siatkarkami, więc i 190 cm u dziewczyny to dla mnie normalne. Absolutnie jednak wierzę, że zwłaszcza przy małym ruchu ulicznym, w środku nocy 185 cm Rice'y przyciągało uwagę. Świadek z samochodu zapamiętał, że młoda kobieta wydawała się niechętnie iść razem z But i próbowała się od niej oddalić. A But z kolei była na niej tak skoncentrowana, że go nie zauważyła. W sumie nie jest to dziwne, bo swoją znajomość z But sam określił jako przelotną. Połączyło ich nocne życie Tampere, podczas którego mieli okazję się kilkukrotnie ze sobą zetknąć.
Świadek odniósł wrażenie, że kobiety kłóciły się, a But żądała od młodszej towarzyszki pieniędzy. Ponadto szły w jakiś nienaturalny sposób. Świadek uważał, że albo ta młodsza była pijana, albo But starała się trzymać zbyt blisko niej, utrudniając jej poruszanie się. Młodsza z kobiet miała na sobie ciemny płaszczyk, robiący wrażenie za małego i włosy związane wysoko z tyłu głowy. Wraz z tymi zeznaniami pojawia się w sprawie ważna dla niej osoba. Pozwólcie więc na kolejną dygresję, abym mogła ją wam przedstawić. Virpi But przyszła na świat w 1972 roku w Tampere i raczej niczym się nie wyróżniała, no może oprócz urodzenia pierwszego syna w wieku 14 lat. W 1993 roku, w wieku 21 lat, wzięła udział w telewizyjnym reality show Gladiatorit, w którym uczestnicy wyłonieni na drodze castingów rywalizowali z półprofesjonalnymi lub emerytowanymi sportowcami w konkurencjach wymagających dobrego przygotowania fizycznego. Przygotowanie Virpi polegało na amatorskim uprawianiu kulturystyki, była ponadto najmłodszą uczestniczką fińskiej edycji programu. Nie dotarłam do informacji, jak sobie poradziła w programie, ale stała się w Finlandii rozpoznawalna pod pseudonimem, którego używała na telewizyjnych arenach – Timantti, czyli diament. Po zakończeniu realizacji programu w 1994 roku powróciła do Tampere i znów, oprócz urodzenia drugiego syna, nie bardzo się wyróżniała, aż do maja 2002 roku. Wtedy to umówiła się ze swoim przyjacielem, Janne Hyvonenem, i mężczyzną, z którym się wówczas spotykała, 29-letnim Karim Pekką Antonenem, na wspólne wyjście do restauracji Sputnik. Dobra zabawa tej trójki przeniosła się potem do mieszkania But, gdzie Hyvonen dźgnął Karego Pekkę w plecy, a następnie odpiłował mu głowę. W tym czasie, w tym samym pokoju, spał 2-letni synek But. Ona sama nie wydawała się jakoś szczególnie przejęta zabójstwem. Zabrała od Hyvonena głowę, a następnie pomogła mu przeciągnąć ciało do łazienki i oboje zaczęli sprzątać. Gdzieś w trakcie tej czynności obudził się starszy syn But, wówczas już 16-letni, i przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Nie dotarłam do informacji o tym, jak zareagował na widok okaleczonego ciała. Teraz uwaga. Będzie nieprzyjemnie. Jeszcze bardziej nieprzyjemnie. Hyvonen podczas procesu oświadczył przed sądem, że odpiłował Antonenowi także nogi, a następnie zasolił je, przyprawił i zjadł. But nie uczestniczyła w akcie kanibalizmu, ale zaproponowała znajomemu to mięso jako kotlety. Ciało Kariego Pekki mordercy zapakowali do kilku kartonowych pudeł i z pomocą kolegi Hyvonena, który dysponował samochodem, rozwieźli rano do kilku koszy na śmiecie w różnych częściach Tampere, mówiąc kierowcy, że to tylko śmieć. Kierowca ów został później oskarżony o współudział, ale otrzymał niski wyrok. Odciętą głowę Kariego Pekki But pokazała kilku osobom. Żadna z nich nie zawiadomiła policji. Pytana później, czemu to zrobiła, wyjaśniła, że chciała, aby policja dowiedziała się, co zrobili. W końcu nieszczęsna głowa została przez Hyvonena usmażona w garnku, o czym przed sądem opowiadał z lubością, ze szczegółami, rozwodząc się nad zmianami ekspresji twarzy w trakcie tej czynności. Zapewne potem również została wyrzucona. Sprawa zaginięcia Kariego Pekki Antonena pozostawała nierozwiązana przez rok. Mniej więcej. W Midsommar, czyli hucznie obchodzone w krajach nordyckich przesilenia letnie, w 2003 roku, Virpi But wybrała się w miasto, pozostawiając swojego 3-letniego synka pod opieką i Janne Hyvonena. W trakcie libacji poznała 26-letniego Arto Malinena, który robił dokładnie to samo, co ona. Wędrował od lokalu do lokalu, w każdym pijąc. W dalszą drogę para ruszyła już razem. Kiedy zamknięto im ostatni bar, pojechali taksówką do mieszkania Malinena. W tym samym Pirkkala, do którego 4 lata wcześniej chciała się dostać Raisa Raisanena, aby dołączyć do swojego chłopaka. Następnego dnia But i Malinen ponownie wybrali się do baru, w którym pili, dopóki obsługa nie zorientowała się, że But jest na liście klientów w tym lokalu nieobsługiwanych i nie usunięto ich z niego siłą. Czy w międzyczasie But w jakikolwiek sposób sprawdziła, jak ma się jej synek pozostawiony pod opieką zaprzyjaźnionego mordercy? Źródła milczą. Kiedy But i Malinen zostali zmuszeni do opuszczenia lokalu, zaczepił ich jakiś młody człowiek, który chciał kupić narkotyki. Więc But zasugerowała, żeby w trójkę wrócili do mieszkania w Pirkkala, co też zrobili. Po drodze przyłączyła się do nich jeszcze młoda kobieta imieniem Maria. W niektórych źródłach pojawia się informacja, że była Rosjanką.
Kiedy okazało się, że w Pirkkala nie czekają żadne narkotyki, młody człowiek zdenerwował się i wszczął kłótnię. W jej wyniku Malinen kazał wszystkim swoim gościom wynosić się, co nie spodobało się Virpi-Bud. Wzięła więc kuchenny nóż i 10-krotnie dźgnęła nim Arto Malinena w plecy, a następnie wezwała telefonicznie swojego kumpla Hyvonena i razem rozczłonkowali ciało oraz obrabowali mieszkanie. Źródła milczą o tym, jak zachowywali się w czasie morderstwa i zacierania śladów młody człowiek spragniony narkotyków i Maria. Podają jedynie, że kiedy opuścili mieszkanie w Pirkkala, to ona okazała się odważniejsza i zadzwoniła na policję, informując, czego właśnie była świadkiem. Dodała również, że Bud przed wyjściem z mieszkania zagroziła jej, że jeśli cokolwiek powie, zabije ją. Niestety, dyspozytor policyjny zlekceważył pierwsze zgłoszenie Marii, uznając jej historię za zbyt nieprawdopodobną. Dopiero kiedy po jakimś czasie zadzwoniła po raz drugi, kolejny dyspozytor już jej uwierzył i zarządził interwencję w mieszkaniu w Pirkkala, która pozwoliła zatrzymać Bud i Hyvonena podczas sprzątania i usuwania zwłok. W toku śledztwa przyznali się również do zabójstwa Kariego Pekki, ale jego zwłok nigdy nie udało się odnaleźć. Linią obrony obojga sprawców było dążenie do stwierdzenia ich niepoczytalności. Hyvonen starał się ją udowodnić, przychodząc do sądu w ubraniach skradzionych Kariemu Pekce. Bud, szczegółowo zeznając na temat stosowania przez siebie w latach 90. sterydów anabolicznych, które miały zaburzyć jej gospodarkę hormonalną i wywoływać napady agresji. Po badaniach oboje uznano za poczytalnych i skazano na dożywocie, zobowiązując ponadto do wpłaty 100 tysięcy euro na rzecz rodzin ofiar. 31 grudnia 2018 roku, po odbyciu 15,5 roku kary, Virpi-Bud została warunkowo zwolniona z więzienia. Zarząd zakładu, w którym odbywała karę, oraz szpital psychiatryczny, który nadzorował jej wykonanie i poddawał Bud okresowym badaniom, wystawili negatywną prognozę kryminologiczną, uważając, że wciąż istnieje znaczne ryzyko jej powrotu do brutalnych zachowań. Jednak sąd apelacyjny w Helsinkach uznał, że najważniejsze są jej bliskie relacje z rodziną i posiadanie własnego mieszkania. Na tej podstawie udzielił zwolnienia. Po wyjściu na wolność oficjalnie zmieniła nazwisko na Lucrezia Francesca Pandora Bud i wyjechała do Kuru, niewielkiej miejscowości oddalonej o około 50 km na północ od Tampere, gdzie podjęła pracę w państwowej firmie. W 2020 roku po raz pierwszy w życiu wyszła za mąż. W czerwcu 2021 roku jednakże jej mąż złożył już w sądzie papiery rozwodowe. Rozwodu otrzymać nie zdążył, ponieważ w listopadzie 2021 roku Virpi-Bud zmarła w niejasnych okolicznościach. W Ganie, w Afryce. Janne Hyvonen uzyskał warunkowe zwolnienie 2 miesiące później niż Bud 1 marca 2019. O jego obecnej sytuacji nic nie wiadomo, uważa się jednak, że nie powrócił na drogę przestępstwa. Wracając do sprawy, w roku 2006 policji udało się dotrzeć do mężczyzny, który w czasie zaginięcia Rajsy dawał występy na ulicach Tampere. Był on pewien, że spotkał Bud i jej chłopaka, Hyvonena, jeszcze zanim popełnili oni 2 morderstwa. Nie był pewien, czy było to w 1999 czy w 2000 roku, ale na pewno jesienią, jeszcze przed opadami śniegu. Mężczyzna zeznał, że Bud pokazała mu głowę, którą miała w swoim plecaku. Uznał wtedy, że to głowa manekina i niespecjalnie się przejął. Ale kiedy dowiedział się o morderstwach Kariego Pekki i Arto, przypomniał sobie tą sytuację i, jak powiedział policji, uznał, że mogła to być głowa dziewczyny. Pamiętał też, choć nie umiał tego umiejscowić w czasie, jak spotkali się na Laukontori i Bud zaproponowała mu mięso, które miała w torbie chłodzącej, mówiąc, że jest ludzkie. Kiedy artysta uliczny składał swoje zeznania, Bud i Hyvonen od kilku lat byli już za kratkami, odbywając kary dożywocia. W 2017 roku zgłosił się na policję kolejny świadek, który zeznał, że widział Virpi-Bud idącą z Koiki Puisto w stronę Armon Kallio w okolicy hotelu Tammer w towarzystwie młodej, długonogiej i lekko ubranej dziewczyny. Bud trzymała ją za ramię i mówiła coś ze złością. Również ten świadek znał Virpi-Bud osobiście. Troje kolejnych świadków złożyło zeznania istotne w świetle faktu, że 2 kobiety szły w stronę osiedla Armon Kallio. Otóż 2 kobiety znajdujące się w drewnianym domu przy Leppäkatu w samym Armon Kallio usłyszały 2 głośne kobiece krzyki.
Jedna z nich wskazała, że miało to miejsce około północy, druga, że około drugiej lub trzeciej nad ranem. Następnie dotarł do nich dźwięk przyspieszającego silnika samochodowego. Żadna z kobiet nic nie widziała. Dwa krzyki usłyszała również inna kobieta mieszkająca w Armoncalio przy Haarakatu. Pierwszy krzyk określiła jako wydany z zimną krwią, co ja rozumiem jako nie wywołany przerażeniem czy bólem, ale zamierzony. Drugi miał brzmieć jak stłumiony. Kobieta również nic nie widziała, po usłyszeniu krzyków nie wyszła nawet z domu, zapewne ze strachu. Według pierwszych dwóch świadków krzyki dobiegły z lapinkiem. Według trzeciego, bardzo precyzyjnego, z garażu przy Haarakatu 10. Obie te lokalizacje są od siebie oddalone o kilkaset metrów, ale świadkowie znajdowali się pomiędzy nimi, więc taka rozbieżność kierunków nie ma za bardzo uzasadnienia. Wobec wszystkich tych zeznań policja podjęła czynności mające na celu rozpracowanie operacyjne Wirpibund w kontekście sprawy zaginięcia Rajsy, jak również na przełomie lat 2019 i 2020 na miesiąc objęła podsłuchem jej rozmowy telefoniczne. Natomiast, i od razu mówię Wam, że nie mam pojęcia dlaczego i mózg mi wypadł, Wirpibund w tej sprawie nie została przesłuchana. Nigdy. A potem, jak już wiemy, zmarła w Khanie. Niemniej do dziś pozostaje jedyną osobą, która konkretnie z nazwiska została połączona ze sprawą zaginięcia Rajsy. W 2017 roku podano do publicznej wiadomości wersję lekarza. Ujawniono wówczas, że policja prowadziła podsłuch telefonu pewnego lekarza pracującego w szpitalu uniwersyteckim w Tampere. W październiku roku 2000 ów doktor, wówczas 30-letni, zaczął spotykać się z pewną kobietą z Tampere. W kwietniu 2001 kobieta była coraz bardziej zaniepokojona, ponieważ często przechwalał się, że wie, co się stało z Rajsą Raisanen i że nigdy nie zostanie odnaleziony. Według tego, co mówił, w sprawę było zaangażowanych kilka osób, których nikt nigdy o takie zaangażowanie nie podejrzewałby. Kobieta, będąc przekonaną, że to lekarz zabił Rajsę, poczekała do 2006 roku i jednak poinformowała o swoich podejrzeniach policję. Dodała również, że pociągały go przemocowe zachowania seksualne, a stosunki z nim bywały, według jej określenia, maniakalne. Bez wątpienia na niekorzyść lekarza przemawiał fakt, że mieszkał na osiedlu Armoncalio. A do tego w dniu zniknięcia Rajsy jego karta kredytowa była używana w mieszczącym się na osiedlu barze. Policja uzyskała zgodę sądu w Tampere na ujawnienie billingów oraz na objęcie telefonu lekarza pod słuchem, który trwał przez około miesiąc. Dane z billingów obejmowały zaś okres styczeń-listopad 2006 roku. Na podstawie tych danych oraz rozpracowania operacyjnego ustalono, że lekarz w dniu zniknięcia Rajsy przebywał w Helsinkach, dokąd zapewne pojechał po popołudniowej wizycie w barze w Armoncalio. Dane z jego kont bankowych w pełni potwierdziły jego alibi. Lekarza również nigdy nie przesłuchano. Niedługo po zakończeniu czynności wobec niego zmienił pracę, wyprowadził się z Tampere i również zmarł. W latach 2008-2013 Centralna Policja Kryminalna, prowadząca wówczas sprawę, oprócz lekarza sprawdzała jeszcze wersję co najmniej 6 kolejnych osób. Byli to rdzenni Finowie, wobec których ponownie zastosowano podsłuch telefoniczny. Śledczy uzasadnili wniosek do sądu o jego zastosowanie, podnosząc, że jest mało prawdopodobne, aby dowód przestępstwa popełnionego wiele lat temu można było uzyskać w inny sposób. Mężczyznom nigdy nie postawiono żadnych zarzutów i oficjalnie usunięto ich z listy osób podejrzanych w sprawie. W marcu 2017 roku w kolejnym programie MTV3 Rico Spajka, czyli Miejsce zbrodni, ujawniono jeszcze jedną, tym razem dość skomplikowaną wersję. Otóż pewien mężczyzna z Tampere jesienią 2013 roku wyznał właścicielowi pewnego pubu w centrum miasta, że zastrzelił Rajsę i pogrzebał jej ciało w położonym około 40 km od Tampere, ale również na przysmyku między dwoma jeziorami, mieście Palkane. Wkrótce po tym wyznaniu mężczyzna zmarł. Właściciel pubu, zapewne nieco wstrząśnięty, powtórzył to swojemu przyjacielowi niemal od razu, również jesienią 2013 roku. Zmarł niewiele później niż gadatliwy klient, bo w 2014.
Przyjaciel właściciela pubu odczekał jeszcze rok i w 2015 poszedł na policję z historią, którą usłyszał. Policjanci potraktowali jego zeznanie poważnie, acz uważali za niejasne z powodu 2 lat, jakie minęły pomiędzy usłyszeniem opowieści właściciela pubu, a powtórzeniem jej na policji. Przesłuchano nawet krewnych gadatliwego klienta, ale wszyscy uważali jego historię za nieprawdziwą. Mimo to od wiosny do jesieni 2017 roku z pomocą psów szkolonych do poszukiwania zwłok przeszukiwano wytypowane wcześniej tereny w Palkane, które mogły służyć za miejsce pochówku. Takim przeszukaniem objęto również nieruchomość lub nieruchomości, tu źródła nie są jasne, posiadaną w Palkane przez gadatliwego klienta. Nic nie znaleziono. Wersja Palkane, choć od początku mało prawdopodobna, jest w tej sprawie pierwszą wersją, która została sprawdzona i oficjalnie zamknięta. W lecie 2020 roku zorganizowano ochotników do poszukiwań nad jeziorem Hervanta, około 10 km od ostatniego znanego miejsca pobytu Rice. Powodem tych poszukiwań były informacje pochodzące od pewnego lokalnego miłośnika psów, który w listopadzie 2019 roku zeznał, że o poranku 17 października, następnego dnia po zniknięciu Rice'y, zabrał swoje psy na spacer na Salmen Caliente, tereny zielone pomiędzy wysokimi blokami Hervanta, uniwersyteckiej dzielnicy Tampere, a wspomnianym Hervanta Jarvi. Podczas tamtego spaceru obserwował dziwnie jadący samochód wyglądający na amerykański. Kiedy jego kierowca zobaczył psy i człowieka, zatrzymał się gwałtownie, a po chwili ruszył bardzo szybko i minął go. Psiarz zdążył jedynie zauważyć, że kierowca miał jasne włosy. Kiedy doszli na plażę nad Hervanta Jarvi, jego psy zaczęły warczeć. Nie było to jednak warczenie na żaden konkretny obiekt, raczej na całą plażę. Właściciel uznał to za niepokojące, odwołał psy i poszedł dalej. Dopiero później dowiedział się o zaginięciu Rice. Poszukiwacze w 2020 roku byli nastawieni przede wszystkim na odnalezienie zegarka, biżuterii czy telefonu, któregokolwiek z osobistych przedmiotów zaginionych wraz z Rice'ą. Tyle tylko, że na skutek nie wiadomo czyjej pomyłki, poszukiwacze zamiast na Salmen Caliente skierowano w zupełnie inny obszar, gdzie pracowali dzielnie, ale bez rezultatu. W związku z tą pomyłką w lecie 2021 roku poproszono o pomoc Straż Przybrzeżną Zatoki Fińskiej, która przeszukała jezioro, sporządzając pełną dokumentację fotograficzną tej czynności. Czy przeszukanie straży objęło również tereny nabrzeżne, a konkretnie plażę, na której warczały psy? Niestety nie wiem. Również wersję samochodu nad Hervanta Jarvi oficjalnie zamknięto. Jeśli chodzi o mniejsze wersje, których rozpracowanie trwało zwykle miesiące, a nie lata, to było ich również kilka. I tak, jak już wspomniałam, w pierwszej kolejności założono nieszczęśliwy wypadek i przeszukano zbiorniki wodne otaczające centrum Tampere, Tamerkoski, Nasijärvi i Pyhäjärvi. Jeziora oraz ich nabrzeża przeszukano z użyciem sond i psów do wykrywania zwłok, bez rezultatu. Dopiero w 2009 roku zgłosił się na policję mężczyzna, który zeznał, że na początku lat 2000 pływał lub według innego źródła łowił ryby w Nasijärvi w okolicy półwyspu Koljonselka, położonego już w pewnej odległości od Tampere. Miał wówczas złapać długi pęk blond włosów. Według żony, która mu towarzyszyła, a ukończyła wcześniej kurs fryzjerski, były to ludzkie włosy należące do kobiety. Mężczyzna przestraszył się i wyrzucił włosy z powrotem do jeziora. Przeszukano okolice półwyspu, tym razem z użyciem nurka, i ponownie odnaleziono jedynie pnie drzew na dnie jeziora. Student, który w nocy zniknięcia Rice'y sprzedawał róże, zapewne chodząc z nimi od lokalu do lokalu, stwierdził, że widział dziewczynę odpowiadającą jej rysopisowi na Hamenkatu przed sklepem Kap Al pomiędzy 23 a 24. Miała ona rozmawiać z 2-4 młodymi osobami. Później zobaczył ją ponownie, idącą na północ Kuninkaankatu. Policji nie udało się ustalić młodych osób spod sklepu Kap Al i w związku z tym nie poświęcono tej wersji zbyt wiele uwagi. W 2005 roku magazyn Tampereinen podał, że pojawiły się nowe tropy w sprawie. Otóż w noc zniknięcia Rice'y doszło do 3, jak to nazwano, obserwacji związanych z samochodami.
Pierwszym był Mercedes-Benz w kolorze złotym, który zatrzymał się obok blondwłosej dziewczyny na skrzyżowaniu Hamenkatu Kuninkaankatu. W środku znajdował się obco wyglądający mężczyzna, czyli prawdopodobnie kolejna osoba o południowym typie urody. Drugim zaobserwowanym samochodem był Citroen Visa. Sytuacja miała miejsce koło nieistniejącego już pubu Van Haposti na Hamenkatu 13, gdzie około 30-letni mężczyzna wyglądający na kogoś o mieszanym pochodzeniu prowadził wyższą od siebie kobietę do samochodu, przy którym stało dwóch kolejnych mężczyzn, również obco wyglądających. Po czym cała czwórka wsiadła do auta. Trzecia obserwacja dotyczyła czerwonego Forda Escorta, którego kierowca, niski mężczyzna, po raz kolejny o obcym wyglądzie, był widziany rozmawiający przed hotelem Soko z dziewczyną, która wyglądała na przemarzniętą. Sytuacja miała miejsce pomiędzy 22:45 a 1:00. Niestety nie znalazłam informacji, czy policja podjęła w związku z tymi obserwacjami jakiekolwiek czynności. Uderza w nich jednak to, że ponownie wszystkie dotyczyły mężczyzn wyglądających na obcokrajowców, choć ci, jak powiedziałam, nie byli wówczas istotną częścią populacji Finlandii. Na pewno natomiast podjęto czynności w celu sprawdzenia zeznań, które wpłynęły w maju 2009 roku. Wówczas to odnaleziono świadka, mężczyznę, który widział osobę odpowiadającą rysopisowi Rajsy po godzinie 22 w restauracji Terempeli. Według jego zeznania kobieta ta tańczyła na dolnym poziomie restauracji razem z dwoma mężczyznami. Wysokim i ciemnoskórym, prawdopodobnie pochodzącym z Afryki, oraz niższym, czyli mającym pomiędzy 170 a 180 cm, prawdopodobnie Marokańczykiem. Jak świadek go zidentyfikował, pozostaje dla mnie zagadką. Kiedy zeszli z parkietu, kobieta wróciła do swojego stolika, gdzie zaczęła oskarżać dwie Romki o kradzież jej portfela lub telefonu. Sprawą zainteresował się ochroniarz i podszedł, aby ją wyjaśnić. Ochroniarzowi towarzyszył starszy, 40-50-letni Rom. Świadek, o dziwo, w tym momencie zainteresowanie sytuacją stracił i nie wiedział, jak ona się zakończyła. A kobietę zobaczył ponownie po godzinie 23, kiedy przechodziła przez Hamenkatu na Keskustori i poszła Keskustori w stronę Kauppakatu. Miała na sobie lekkie ubranie i robiła wrażenie wędrującej przed siebie bez konkretnego celu. Zeznania mężczyzny z restauracji nie doprowadziły jednak do żadnego przełomu w śledztwie. Jesteście pewnie ciekawi, co z różnymi dziwacznymi osobami, które zawsze pojawiają się przy okazji tego typu spraw i próbują ściągnąć na siebie uwagę mediów, żeby ogrzać się w ich blasku. Co prawda w sprawie zniknięcia Rajsy obyło się bez spektakularnych samooskarżeń, ale wiele osób próbowało osiągnąć przy jej okazji jakieś własne korzyści. Taką, której udało się ściągnąć na siebie największą uwagę, był chyba Rami Renko. Otóż utrzymuje on, że 16 października 1999 roku po godzinie 23 opuścił swój dom na Halli Tuskatu i udał się na spacer po centrum Tampere. Na rogu hotelu Sokos spotkał lekko ubraną dziewczynę i zatrzymał się, żeby z nią porozmawiać. Dziewczyna ubrana była w coś, co nazwał prostokątną spódnicą. Wujek Google podpowiada, że mogło chodzić o spódnicę plisowaną i kształt, w jaki układały się na niej plisy, oraz brązowe kozaki z opuszczonymi lub wywiniętymi cholewami. Powiedziała mu, że próbowała wejść do hotelu Seurahuone, ale nie wpuszczono jej, ponieważ jest nieletnia. Rozmowę przerwał im niebiesko-biały amerykański samochód, który podjechał do narożnika Sokos. Trzech mężczyzn, którzy w nim jechali, przywołało do siebie dziewczynę. Podeszła do nich chętnie i przez chwilę rozmawiali, ale nie wsiadła z nimi do samochodu, tylko poszła dalej Hamenka tu w stronę stacji kolejowej. Renko dwukrotnie poszedł na policję z tym zeznaniem, zanim, zapewne wobec braku zainteresowania śledczych, skontaktował się z prasą. Potraktowałam go nieco złośliwie, bo jego zeznanie jest dla mnie nieprawdopodobne z kilku powodów. Opisuje ubranie Rajsy zupełnie inaczej niż pozostali świadkowie i raport o zaginięciu. Gdzie i w jaki sposób miałaby się przebrać? Nie wspomina ani słowem o tym, że była pod wpływem alkoholu. A wiemy, że była i nawet gdyby po spacerze na zimnie wytrzeźwiała, to pewnie nadal byłoby od niej wypite drinki zwyczajnie czuć. Rzekoma Rajsa miała mu powiedzieć, że nie wpuszczono jej do Seurahuone z uwagi na wiek. A przecież miała przy sobie fałszywy dokument tożsamości, który już raz tej nocy w Casablance zaakceptowano bez problemów.
Nie bez znaczenia dla mojej złośliwości jest fakt, że Rami Remko przedstawił się prasie jako piosenkarz i kompozytor. 15 października 2007 roku na wniosek rodziny Raisa Raisanen została sądownie uznana za zmarłą. Datę jej śmierci ustalono na 16 października 2004 roku, piątą rocznicę zaginięcia. Według Wikipedii przez 20 lat prowadzenia śledztwa do 2019 roku policja otrzymała w sprawie Raisy około 3000 wskazówek. W dalszym ciągu kilka razy w roku pojawia się nowa informacja. Według policji najbardziej tajemnicze w całej sprawie jest to, że tak naprawdę nie ma żadnych wskazówek, co mogło stać się z Raisą. Po prostu pewnej nocy rozsądna, choć nieco wstawiona, 16-latka zniknęła w samym centrum miasta, mając przy sobie sprawny, naładowany telefon komórkowy i niewielką, choć wystarczającą na powrót do domu kwotę pieniędzy. Sprawdzono wszystkie możliwości. Nigdy nie wykluczono wersji nieszczęśliwego wypadku z lub bez udziału osób trzecich. Oficjalnie śledztwo od 2017 roku prowadzono jednak w sprawie zabójstwa. Mam dla Was jeszcze jedną dygresję, bo ciężko mi przestać gadać po tak długiej przerwie. Otóż fińskie prawo karne rozróżnia 4 sposoby pozbawienia kogoś życia. Doprowadzenie do śmierci przez zaniedbanie, czyli kuoleman tuotammus, zabójstwo pod wpływem okoliczności łagodzących, czyli surma, zabójstwo, czyli tappo, morderstwo, rozumiane jako zabójstwo pod wpływem okoliczności obciążających, szczególnie z premedytacją lub w sposób brutalny, czyli murcha. Dodatkowo w wypadku szczególnie rażącego zaniedbania Finowie wyróżniają jeszcze spowodowanie śmierci poprzez szczególnie rażące zaniedbanie, czyli torquea kuoleman tuottamus. Przytoczyłam tą klasyfikację, aby wyjaśnić, że wobec zbliżającego się przedawnienia sprawy we wrześniu 2019 roku kwalifikację zmieniono na morderstwo, co pozwoliło utrzymać ją nadal otwartą. W 2020 roku ukazała się poświęcona sprawie zaginięcia Raisy książka pod tytułem Ei Jälkeäkään, co można przetłumaczyć jako Żadnych śladów. Książka stawia tezę, że Raisa padła ofiarą przestępstwa na tle seksualnym. Jej współautorką jest siostra Raisy i powiem Wam, że kiedy odszukałam sobie jej zdjęcie z promocji książki, widzę, że podobieństwo do Raisy jest uderzające. Historia Raisy na razie kończy się w tym miejscu. Czy po 25 latach jest jeszcze szansa na jej wyjaśnienie? Nie wiem. Ale dopóki trwa śledztwo, dopóty możemy mieć nadzieję.